Państwo. Otwieram obrady 6 sesji Rady Miejskiej w Bitwarku Warmińskim. Stwierdzam, że na sali 15 radnych sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska. Serdecznie witam radnych, w imieniu których witam serdecznie gości zaproszonych na dzisiejsze obrady. W szczególności chciałbym przywitać pana starostę Jarosława Koguta, wicestarostę Rady Miejskiego. Porządek obrad 6 sesji Rady Miejskiej przewiduje punkt 1. Otwarcie obrad. Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu nr 5/2019 z poprzedniej sesji. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza o działalności w okresie od poprzedniej sesji. Punkt 5. Dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza. Punkt 6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic odwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bitwark Warmiński. Punkt 7. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Bitwark Warmiński. Punkt 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bitwarskiemu Domowi Kultury. Punkt 9. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bitwark Warmiński do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek. Punkt 10. Jest to uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania płatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego, całkowitego zwalniania od opłat, a także trybu ich pobierania. Punkt 11. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bitwark Warmiński na lata 2013-2017. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bitwark Warmiński w roku 2015. Punkt 13. Uchwała w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Bitwark Warmiński. Punkt 14. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ORBR 000767/2014 AR Rady Miejskiej w Bitwarku Warmińskim z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr ORBR 000742/2014 AR Rady Miejskiej w Bitwarku Warmińskim z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Bitwarka Warmińskiego. Punkt 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Punkt 16. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia części działki położonej przy ulicy Lipowej w Bitwarku Warmińskim na czas określony. Punkt 17. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Punkt 18. Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bitwark Warmiński na lata 2015-2054. Punkt 19. Uchwała w sprawie wprowadzenia w gminie miejskiej Bitwark Warmiński programu przyznającego uprawnienia rodzinom wieloletnim pod nazwą Lokalna Karta Dużej Rodziny. Punkt 20. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok. Punkt 21. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Bitwarku Warmińskim za rok 2014. Punkt 22. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Bitwarku Warmińskim za rok 2014. Punkt 23. Interpelacje radnych. Punkt 24. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Punkt 25. Wolne wnioski. Punkt 26. Zamknięcie obrad. Czy macie Państwo do uwagi do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? Uwag nie widzę. W takim razie przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku sesji Rady Miejskiej w Bitwarku Warmińskim? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie.
Przejdźmy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu nr 5, łamane na 2015 z poprzedniej sesji. Tradycyjnie protokół był wyłożony w Biurze Rady. Mieliście Państwo możliwość zapoznania się z jego treścią. W takim razie zapytam, czy macie Państwo uwagi do protokołu nr 5, łamane na 2015 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 lutego 2015 roku. Uwag nie widzę. Poddaję pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół nr 5 łamany na 2015 z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty porządku obrad. Jest to sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej sesji. Sprawozdanie burmistrza otrzymaliśmy wraz z materiałami. Mieliście Państwo możliwość zapoznania się z treścią sprawozdania. W takim razie przejdę do punktu piątego, czyli jest to dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza. Otwieram dyskusję. Proszę o uwagę, o zapytania do Pana Burmistrza w związku ze sprawozdaniem z działalności. Proszę bardzo, Pan Radny Moroz. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza dotyczące sprawozdania, w zasadzie tego czegoś, co się nie znalazło w sprawozdaniu, bowiem wiemy, że był ogłoszony przetarg na stanowisku kierownika SIR-u. Pierwszy się odbył i nie wyłoniono kandydatów, tak? I teraz jest ogłoszony drugi. To znaczy nie wyłoniono kandydatów. Także może bardziej z jakich powodów kandydaci nie zostali, znaczy te oferty nie zostały przyjęte. I też jeszcze odnośnie tego pytania, bo tam mam jeden z punktów mówiący o kwalifikacjach kandydatów, mówi o tym, że powinien kandydat mieć doświadczenie na podobnym stanowisku. W związku z tym chciałbym się doprecyzować, co to znaczy podobne stanowisko. Czy podobne stanowisko to jest stanowisko kierownika OSIR-u, czy stanowisko jednostki organizacyjnej, czy stanowisko jakiegoś menadżera, czy po prostu jakieś tam kierownicze stanowisko, tak? Tak, odbył się pierwszy konkurs na stanowisko kierownika OSIR-u. Wpłynęło 8 podań ofert, z którego 7 nie spełniło kryterium formalnych, takich kryterium formalnych, a szczególnie wielu z nich nie spełniło tego kryterium 3-letniego okresu doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Teraz wyjaśnię, co to znaczy te kierownicze. Jedna oferta została, przeszła ten pierwszy etap, ale po przeprowadzonych rozmowach z osobą, która złożyła tą ofertę, nie wyraziła zgody na objęcie tego stanowiska. Pobory głównie było. Była sprawa związana z poborami, więc ogłosiliśmy drugi raz. Drugi raz ogłosiliśmy, w piątek, do piątku spływają oferty. Teraz, jeżeli chodzi o to stanowisko kierownicze, oczywiście może być to menadżer, to może być osoba na podobnym stanowisku, czyli kierownik na podobnym stanowisku, ale nie musi wcale być to stanowisko kierownicze w OSIR-ze. Po prostu stanowisko kierownicze, czyli jest to osoba, która kierowała grupą ludzi, zespołem jakimś, i to jest brane pod uwagę. Niestety zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych jest to wymóg na stanowisku kierowniczym, który nie jest fanaberią naszą, lecz ustawową. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o zatrudnienie na tym stanowisku. Dziękuję. Proszę bardzo, czy macie Państwo pytania do Pana Burmistrza w związku ze sprawozdaniem? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Przejdźmy do punktu szóstego porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół.
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mińskrąg Bitwar Kładziński i w poniedziałek na połączonych komisjach Rady Miejskiej pani dyrektor wyjaśniła, chodzi po prostu o to, że nowa ulica Szpilmana na osiedlu przy ulicy Żywniej i trzeba było ją umieścić właśnie w tym planie sieci. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji o opinię. Zacznijmy od Komisji Budżetu i Infrastruktury. Proszę Panie Przewodniczący. Komisja Infrastruktury pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia Komisji jest pozytywna. Komisja Środowiskowa. Opinia Komisji pozytywna. Komisja Społeczna. Opinia jest również. I Komisja Mieszkaniowa. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 jest to podobna uchwała, to dotycząca właśnie gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Bitwar Kładziński. Poproszę przewodniczących o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Dziękuję. Opinia Komisji Uzdrowiskowej jest pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Komisja Mieszkaniowa? Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo ewentualne uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8 jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bitwarskiemu Domowi Kultury. I tutaj, znaczy jeżeli chodzi o projekt tej uchwały, w poniedziałek na komisjach dokładnie był omawiany. Pan burmistrz wyjaśnił, jakie zmiany w statucie chodzi. Chodzi po prostu o zastępcę dyrektora Bitwarskiego Domu Kultury. Poproszę przewodniczących komisji o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Uzdrowiskowej jest pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Tak, proszę bardzo, Pani Radna. Pan Burmistrz się wypowiadał, że to powołanie zastępcy dyrektora ma odbywać się w drodze konkursu, tak? To trzeba by to było dobrze. Tak? Tak, ale to jest już w kwestii. Ale z racji praw to musi być określone. Tak, tak, tak. Tu uchwale nie musi to być. Wyjaśnialiśmy. Proszę, czy jeszcze jakieś uwagi macie Państwo, jeżeli chodzi o projekt tej uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bitwarskiemu Domowi Kultury? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 11 głosach za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Punkt 9 porządku obrad jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Bitwar Kładziński do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek. I w poniedziałek na połączonych komisjach mieliśmy przyjemność wysłuchania, właściwie takiego zaprezentowania Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek przez jej panią prezes. W takim razie poproszę przewodniczących komisji o wyrażenie opinii. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Uzdrowiskowej pozytywna. Komisji Społecznej jest również pozytywna. Komisji Mieszkaniowej jest. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 10. Jest to uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania. W poniedziałek pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Basia Krasowska, wyjaśniła, o co tutaj w projekcie tej uchwały chodzi. Poproszę w takim razie przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Zdrowiska również pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Dziękuję. Komisji Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11 jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Litwa Gwalińska na lata 2013-2017. I poproszę przewodniczących o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Zdrowiskowej jest również pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12 jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Litwa Gwalińska na w roku 2015. Poproszę przewodniczących o wyrażenie opinii na temat tej uchwały. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Zdrowiskowej jest pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Dziękuję. Czy macie państwo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 13 jest to projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Litwa Gwalińska. Poproszę przewodniczących o wyrażenie opinii. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Zdrowiskowej jest pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 14 jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ORBR 00067672014 Rady Miejskiej w Zwarciu Warmińskim z dnia 30 lipca 2014 roku. W sprawie zmiany uchwały nr ORBR 00074214AR Rady Miejskiej w Wisparku Warmińskim z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisparku Warmiński. I zapytam przewodniczących poszczególnych komisji o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Zdrowiskowej pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu tej uchwały? Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, dalszy jest wniosek o włączenie dyskusji. Dziękuję. Proszę zanotować. Pan radny Marek Brzmiączka prosi o wyłączenie z głosowania w tej sprawie. Proszę bardzo, czy macie państwo inne uchwały? Proszę panie radny. Ja nadal utrzymuję swoje stanowisko z poprzedniej sesji, że nie do końca zostały wyjaśnione sprawy przekształcenia. W mojej ocenie działamy zbyt pochopnie. Nie będę już tutaj się rozwodził na temat i argumentował. Zmiany w przestrzennym planie zagospodarowania, tak jak żeśmy rozmawiali na komisjach, chociażby tutaj w sprawie garaży,
To jest proces długotrwały, tak samo i tutaj. Tam jest jako teren zielony parking, nieunormowane są kwestie prawne odnośnie parkingu, nie jest ten parking jako parking naniesiony na planie. W związku z tym wolałbym, żeby kompleksowo zostało to zmienione, a nie po prostu takimi pojedynczymi działaniami. Dobra, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi, jeżeli chodzi o projekt tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 13 głosach za i jednym głosie przeciw. I oczywiście Pan Radny nie brał udziału w głosowaniu. Przechodzimy do punktu 15. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców. To często pojawiający się problem właśnie przy sprzedaży, znaczy problem, często pojawiająca się uchwała przy właśnie sprzedaży lokali. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Prawa. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 16 jest to projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia części działki położonej przy ulicy Lipowej w Warmińskim na czas określony. Poproszę przewodniczących o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Sprawiedliwości jest pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Proszę bardzo, Panie Radny. Jak zwykle, jeżeli chodzi o zmiany w terenach miejskich, tutaj nie tyle, że jestem przeciw, ale następnym razem trzeba by było doprowadzić do tego, by unormować stany prawne w Lidzbarku. Jeżeli cokolwiek robimy na działce, róbmy to tak, żeby już później do tematu nie wracać. To żeśmy dyskutowali to w tej sprawie na komisji. Tak jest. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 14 głosach za i jednym głosie wstrzymującym. Punkt 17. Jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. W poniedziałek pani skarbnik wyjaśniła, jakie zmiany w budżecie chodzi. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Utrzymaniowej jest pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 18. Jest to uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Warmińskie na lata 2015-2054. Też uchwała pojawiająca się zawsze ze zmianami w budżecie. Poproszę przewodniczących komisji o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Utrzymaniowej jest pozytywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Komisji Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały?
Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 19 jest to uchwała w sprawie wprowadzenia w gminie Miński Litwark Warmiński programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą Lokalna Karta Dużej Rodziny i poproszę przewodniczących komisji o wyrażenie opinii. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury jest negatywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również negatywna. Opinia Komisji Sprawiedliwości jest negatywna. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. I Komisja Mieszkaniowa jest negatywna. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została odrzucona przy 6 głosach za i 9 głosach przeciw. Przechodzimy do punktu 20. Jest to raport z wykonania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2014. I zapoznaliśmy się z tym raportem. Były pytania, były odpowiedzi na pytania. I teraz w związku z tym, że to jest raport, podlega on przyjęciu w głosowaniu przez Radę Miejską. Dlatego też poddaję ten raport pod głosowanie. Ewentualnie, czy macie Państwo jeszcze jakieś uwagi, pytam przed głosowaniem. Jeżeli uwagi zostały, znaczy jeżeli wszystkie jakieś niejasności zostały wyjaśnione, poddaję raport pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem raportu z wykonania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że raport został przyjęty jednogłośnie. Punkt 21 jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Chromera w Warmii Warmińskiej za rok 2014. I tu pani dyrektor wyjaśniła nam, znaczy zapoznaliśmy się z treścią. Pani dyrektor dodatkowo udzieliła nam informacji w poniedziałek. Czy ewentualnie macie Państwo jakieś uwagi do sprawozdania merytorycznego działalności Biblioteki Publicznej? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że Rada Miejska zapoznała się, bo nie podobało takie sprawozdanie, także przyjmujemy do wiadomości. Punkt 22 jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Parku Warmińskim za rok 2014 i również pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w poniedziałek była obecna na komisjach, wypowiadała się na ten temat. Czy ewentualnie jakieś uwagi, zapytania macie Państwo? Jeżeli nie, stwierdzam, że również to sprawozdanie zostało przez Radę Miejską w Parku Warmińskim przyjęte. Punkt 23. Są to interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w celu złożenia interpelacji? Proszę Pan Radny Korzyński. Chciałbym złożyć tę interpelację do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, Oddział Regionalny w Olsztynie. Chodzi o wycięcie topoli na ulicy Kromera 10. Agencja tym terenem administruje drzewo po prostu ze względu na swoją wielkość zagraża mieszkańcom poruszającym się chodnikiem. Dziękuję bardzo. Dondo? Do wojska. A, tak. Ja przepraszam. Aha, dobrze. Tak. Proszę, kto z Państwa? Proszę, pan radny tak mówi. Chciałbym złożyć interpelację w sprawie przycinki drzew do terenu. Dobra, proszę bardzo. Odnośnie przycinki drzew na ulicy Polnej, między ulicą Polną 14 a 16,
z moich ustaleń wiem, że ten teren, ten odcinek należy do terenu Urzędu Miasta i te drzewa przez parę lat nie były przycinane i też utrudniają dojazd do sklepów znajdujących się tam dla samochodów dostawczych. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę pani. Ja bym chciał złożyć interpelację do Starostwa Powiatowego w sprawie zmniejszenia progów zwalniających na ulicy Konarskiego i na ulicy Sosnowej. W tej chwili te progi zbudowane z kostki są dosyć duże. Myślę, że wiem, że dużo osób, które mieszkają na osiedlu, bardzo narzeka na ich, że tak powiem, wielkość. Chciałbym, żeby tam były zamontowane mniejsze, po prostu niekoniecznie nowe, tylko z tej kostki, żeby to przebudować na mniejsze. Czytałem w Dzienniku Ustaw, że ustawowo taki próg może mieć do 10 cm wysokości, tam są wyższe, także myślę, że bezpieczeństwo będzie na tym samym poziomie, a zmniejszą się jakby koszty może napraw, bo też słyszałem, że tam kilka osób zahacza o te progi, nawet przy niewielkiej prędkości. Druga sprawa do starostwa, chciałbym poprosić o ustawienie znaku, który by nie pozwalał wjeżdżać samochodom powyżej 3,5 tony na ulicę Smolną. Tam znajduje się taki zakręt, bardzo wąska jest ulica i zakręt i często jest tak, że duże samochody, które wjeżdżają, niszczą krawężniki, nie mogą w żaden sposób wycofać, wykręcić i po prostu prą tam po tych krawężnikach, gdzieś tam przy okazji, jak mówiłem, je niszcząc. A kolejna interpelacja do pana burmistrza, do Urzędu Miasta. Chciałbym prosić o posprzątanie terenu przy ulicy Pięknej. Szczególnie tam po lewej stronie jest taka skarpa, gdzie wyrzucane są śmieci. Jest to strasznie zaniedbany teren. Oraz o posprzątanie powierzchni za budynkiem Wyszyńskiego 27. To jest tak zwany barak. Od drugiej strony tam mieszkańcy Pięknej mają również domy. Widok z balkonu wychodzi właśnie na to miejsce. Tam też po prostu jest strasznie brudno. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamontowałbycie panie? Dobra, proszę bardzo. Jeszcze mam złożyć interpelację w sprawie rozszerzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na kąpielisku miejskim w Wielochowie o objęcie zakazem spożywania alkoholu również całego kąpieliska. Ta moja interpelacja wynika z działań, które prowadziliśmy wraz z innymi członkami komisji rewizyjnej i w rozmowie z panem komendantem, który nie ukrywam jest inicjatorcą tego pomysłu, zasygnalizowano problem. Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście problem. Nie chcę sięgać pamięcią wstecz, bo kilka lat wstecz objęto zakazem wyłącznie pomost. Natomiast wydaje mi się, że głównie ze względu bezpieczeństwa wypadałoby to albo oddać pod dyskusję, albo po prostu pana burmistrza prosiłbym o przekazanie mojej interpelacji do wójta Rady Gminy o to, żeby Rada Gminy, bo to w jej kompetencjach pozostaje, zmiana tego zapisu rozszerzyła zakaz spożywania alkoholu o teren całego kąpieliska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę pani radna Jaskulska. Ja bym chciała tylko podziękować za pozytywne rozstrzygnięcie mojej interpelacji jeszcze z listopada 2014. Chodzi o wycinkę drzew w tak zwanym Wąwozie przy ulicy Piszczanej. Pani radna, to ten punkt dopiero będzie odpowiedź na interpelację radnej. Ale dobrze, proszę bardzo. I tylko do wiadomości państwa, że jedno drzewo nie zostało wycięte, tutaj przeczytam, ponieważ konserwator zabytków nie wyraził zgody na wycięcie lipy stanowiącej cenny przykład starodrzewu. Także to tak do wiadomości, to jest myślę ciekawe. Proszę bardzo, pan radny prezydent. Chciałbym złożyć interpelację w sprawie zamontowania zwalniającego, może nie tak wysokiego jak na ulicy, tam na Zydlągu. Na wzór tego progu, który jest na ulicy Piłsudskiego, a chciałbym o zamontowanie takiego progu na ulicy Szpolerzerów. Są tam przejścia dla pieszych, tu na początku jak się wjeżdża od ulicy Poniatowskiego, natomiast tam dalej nie ma ani przejścia dla pieszych, ani właśnie progu zwalniającego. Wcześniej jak była nawierzchnia gorszej jakości,
no, w jaki sposób hamowała, powiedzmy, samą prędkość w tej chwili samochody, które jadą tam z góry, no często nie dostosowują tej prędkości, a jest to też miejsce takie strategiczne dla przejścia dzieci, młodzieży z ulicy Kromera w stronę szkoły Trójki, a zarazem dzieci z osiedla Legionów do przedszkola mieć na ulicy Kromera. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę bardzo. Pani radna. Ja również do Urzędu Miasta mam taką interpelację z prośbą w imieniu mieszkańców Proste 11 i 13. Chciałabym prosić o uporządkowanie takiego kawałka chodnika przy ulicy, przy skrzyżowaniu ulicy Prostej z Mickiewicza. Tam kiedyś było miejsce parkingowe bodajże na 3-4 pojazdy. W tej chwili to miejsce parkingowe zostało zlikwidowane. Mieszkańcy skarżą się na to, że mimo wszystko po chodniku niszczą krawężniki, wjeżdżają tam samochody, niekiedy dość duże samochody, wjeżdżają przez przejście dla pieszych i parkują. Myślę, że świetnym rozwiązaniem byłoby tam, tym bardziej, że jesteśmy już teraz przygotowani na większy ruch rowerowy w mieście, po prostu zamontowanie tam może takich stojaków na rowery. I to na pewno byłoby to rozwiązaniem problemu całego. Mam nadzieję, że to nie naruszy zbyt mocno naszego budżetu. Dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Dobrze. Mam do Pani pytanie. Zdążyliście zamontować wszystko? Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przejdę do punktu 24. Są to odpowiedzi na interpelacje radnych. I zapytam, czy otrzymaliście Państwo odpowiedzi na wcześniej składane interpelacje? Tak. Proszę bardzo. Oczywiście. Ja dziękuję za odpowiedź na jedną interpelację. Na drugą jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Niemniej jednak domyślam się, jaka będzie, ponieważ sami dzisiaj przegłosowaliśmy w punkcie 17 zmianę w budżecie miasta. Także chodziło tam o gimnazjum numer 2. Tak? Dobrze. Czyli mogę przejść do punktu 15. Są to wolne wnioski. Przepraszam, do 15. Są to wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w celu złożenia wniosku? Proszę Pan Radny. Chciałbym złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych. Chodzi o pilny remont kładki na ulicy Kolinowskiego. Po zimie ta kładka jest naprawdę takim stanie zagrażającym poruszające się tam mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja do komendanta Straży Morzy Miejskiej mam taką prośbę, żeby ewentualnie zainteresować się parkowaniem pojazdów na ulicy, na skrzyżowaniu, na zakręcie na ulicy Krzywej. Tam pojazdy parkują w obrębie skrzyżowania, na skrzyżowaniu i niejednokrotnie dochodzi do takich nieprzyjemnych sytuacji wymijania się kajki. Na Kajki, przepraszam, chodzi mi o ulicę Kajki. Tam, gdzie kiedyś był sklep rowerowy, na Sajewca. No ale parkują tam na... Dobra, proszę. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Pytanie proste. Chodzi mi o działki na ulicy Warmińskiej, jakby na zapleczu, tam gdzie jest ulica Wrzosowa i tam dalej. Akurat znajomi mieszkańcy, którzy tam posiadają działki, pytają się, co będzie z tymi działkami w kontekście rozbudowy, powiedzmy sobie, tam ścieżki rowerowej i bo tam doszły ich słuchy, że ponoć tam część działek ma być zlikwidowana. To co, to ogródki? No czy takie ogródki, tam jest jakby na zapleczu ulicy Warmińskiej, osiedla Warmińskiej między torami kolejowymi, a tam no, właśnie jakby torem enduro. Tak. Znaczy po dogłębnym rozpoznaniu sprawy udzielimy odpowiedź pisemnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę Pani Radna. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja bym chciała się odnieść do ostatnio szeroko komentowanego problemu na portalu społecznościowym odnośnie sprzedaży działek przy murach ogrodnych, przy ulicy Chorzyk. Więc chciałam powiedzieć, że to ja między innymi byłam pomysłodawczynią wydzielenia i podziału, przygotowania do sprzedaży tych działek, jak również wszystkich innych parceli w mieście, tak zwanych plon, czyli miejsc, które
przedwojne funkcjonowały jako miejsce mieszkaniowe. Uważam, że komisji i głośno o tym mówiłam w poprzedniej kadencji, również teraz za bardzo odpowiedni czy słuszny, ponieważ ład przestrzenny miasta w Wittsbarku, jak również w całej Polsce, jest jak najbardziej zaburzony, czy jakby nie doprowadzony do tego stanu, który chciałoby się mieć. Problem jest jak najbardziej nie do rozwiązania, myślę, bo nie ile jest ludzi, tyle pomysłów, tyle jest jakby racji i różnych względów, gdzie jakby no, każdemu się nie dogodzi, że tak powiem. Natomiast mam tutaj taki pomysł, żeby w związku z tym problemem po prostu uporządkować tak zwaną tą suchą kosę, czy ten bonus taki z drugiej strony murów ogromnych przy ulicy Wiślanej bodajże. I nie wiem, co Państwo na ten temat sądzicie, myślicie, bo tam jest taka ścieżka wydeptana przy murach obronnych, którą może należałoby utwardzić, może postawić ławeczki, jakieś kosze, może ze trzy punkty oświetleniowe i można byłoby tam spacerować, oglądając te mury z drugiej strony. Ja wcale nie twierdzę, że musimy w tej suchej kosie budować, nie wiem, parking podziemny, czy korty tenisowe, bo były takie pomysły, czy na przykład postawić letnią jakąś wiadę, choćby na wieczory jazzowe. No ale czemu nie? To też jest jakiś pomysł do przemyślenia. Mówię tylko o tym, żeby ten teren uporządkować jakimś takim niewielkim kosztem, czyli właśnie naprawić, tam jest taki piękny, mały taras widokowy, który no, chyba grozi zawaleniem, tak? Również przy tym wodospadzie tak zwanym i te elementy betonowe gdzieś tam na dole, żeby spróbować to naprawić, wzmocnić, uporządkować i też spróbować nadal przycinać te suche gałęzie i drzewa, które tam na tym pięknym, prawda, zboczu rosną. Wtedy punkt widokowy będzie na mury ogromne, tylko jakby z drugiej strony. A jeśli ktoś by chciał oprowadzać wycieczki turystów po naszym mieście, to przecież może zaprowadzić na dół tego wąwozu, a tam stamtąd te mury wyglądają jeszcze bardziej okazale niż od strony ulicy Chorzej. Plus jeszcze jedna uwaga odnośnie tutaj dzisiejszej uchwały, którą podejmowaliśmy, czyli tego parkingu, który jest formalnie nierozwiązany, o czym mówił pan Przemek Moros, radny. Tak naprawdę to jeśli stanie się przy tarasie, przy tak zwanej starówce, tak, kawiarni starówka, no to widać mury obronne z podprawnym punktem, tak, pod skosem, więc można zobaczyć mury obronne. To tyle, tak w kwestii takiej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W nawiązaniu do pani radnej, to tylko po pierwsze, mury obronne będą widoczne z jednej i z drugiej strony, ponieważ nie zostaną zabudowane do samego końca, tam zostanie 7 do 8 metrów przestrzeni, taka uliczka zostanie wydzielona, więc jeżeli chodzi o deptak spacerowy, to nie to miejsce. Tak przecież jest w wielu miejscach za granicą chociażby. Natomiast odnośnie tej zagospodarowania suchej kosy, przypomnę, że jest opracowany dokument programu rozwoju lokalnego, w którym właśnie między innymi ten cała sucha kosa, począwszy tutaj od wjazdu do Agatu, poprzez ulicę Wiślaną, aż po wysoką bramę, tak? Jest jakby pomysł na zagospodarowanie, w związku z tym no pewnie wymagać to będzie funduszy i to mało. To tym bardziej przypominam, żeby o tym nie zapomnieć i pamiętać o tym może w przyszłych latach, tak? No trzeba pamiętać o tym, że pewne działania już zostały podjęte w ramach sieci Cicasło, tak? Nie warto byłoby to nieco przepaść. Dobrze. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja sobie pozwolę udzielić głosu. Panie Burmistrzu, mam takie jedno pytanie. Konkretnie chodzi o osiedle przy ulicy Żytniej. Czwarty dzień nie ma oświetlenia. Lampy się nie palą. Czy to jest jakaś awaria? Czy można by było to wyjaśnić? Ale to tylko... Nie, to w skrócie. Jest to działanie Zakładu Energooperator Przebudowa
sieci zasilającej. To trochę tak. Tak. Bo kiedyś w zeszłym roku to była awaria tam na grunwalki, więc transformatorzy też nie mieliśmy oświetlenia przez 9 lat. Dobrze. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos na ludzie? Może ktoś z gości zaproszonych na dzisiejsze obrady? Proszę Pan, Prezes. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, zgromadzeni goście oraz mieszkańcy. Chciałbym zaprosić w imieniu pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągu do Kanalizacji oraz swoim na dni otwarte przedsiębiorstwa 12-13 kwietnia. Bardzo gorąco zapraszam, jak i również chciałbym się zwrócić tutaj do dyrektorów szkół, przedszkoli odnośnie wzięcia udziału w konkursie pod patronatem pana burmistrza, pana starosty oraz pana posła na Sejm Piotra Cieślińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? To ja może. Proszę bardzo. Króciutko. Panie Przewodniczący, na sesji styczniowej złożyłem 3 wnioski ustnie. Do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Na sesji lutowej prosiłem o sprawdzenie, dlaczego to nie doszło. Odpowiedzi nadal ich nie ma. Także taką mam uwagę do jakby działania Rady Miasta i do Pana Przewodniczącego. Chodziło dokładnie o to, żeby w Biuletynie Informacji Publicznej publikować materiały, sprawozdania z działalności burmistrza, raporty z działania Straży Miejskiej i wszelkie inne materiały, które utrzymują radni, a o których mieszkańcy nie wiedzą, że nawet takie istnieją, tak? Czyli my mieszkańcy nie mamy szans na zapoznanie się z tymi dokumentami ze spółek miejskich. Tam dotyczyło również zamieszczenie w BIP-ie interpelacji radnych, odpowiedzi na interpelacje, żeby no, mieszkańcy wiedzieli, jak pracują radni, jak też była mowa o tym, aby podjąć próbę albo wprowadzić imienne głosowanie, żeby konkretnie imiona, nazwiska radnych były odnotowane w protokole. Chyba nie ma się czego wstydzić, a wyborcy powinni wiedzieć, jak ich przedstawiciele głosowali nad poszczególnymi uchwałami. Co mi się wydaje tym bardziej wskazane, gdyż są wody jednomandatowe, więc ta odpowiedzialność jakby jest teraz no, wobec mieszkańców dużo wyższa niż wcześniej, kiedy się głosowało na tak zwane listy. Tutaj była mowa, no, byłem na komisjach, więc jakby mam nieco większą wiedzę niż goście tutaj za moimi plecami na temat tej karty dużej rodziny, która no, żałuję, że nie przeszła, bo byłem jednym z jego zwolenników, przepraszam za głos. Tutaj niektórzy radni roztaczali takie, no nie wiem, no, czarne wizje, komu zabrać pieniądze, żeby przeznaczyć na pomoc no, tym dzieciom, tym rodzinom. Jakieś wręcz apokaliptyczne rzeczy się działy, jednak z drugiej strony no, żaden z radnych tutaj przodują. No, no dobrze, poproszę. Żaden z radnych jednak nie zadał pytania na temat, komu trzeba zabrać pieniądze, żeby utworzyć nowy etat w Waldeku, zastępcy dyrektora. No to jest koszt dla budżetu, prawda? Tu jakby było to no tak oczywiste, jak 2 razy 2 jest 4. Nikt nie zadał pytania z radnych Wysokiej Rady, jaki jest koszt przystąpienia do zakątka w dobrym mieście. Nikt nie zapytał, jaka jest składka, jakie są koszty i tak dalej. A pani... No, to jest tak. To jest taka moja uwaga tylko. I teraz mam konkretne jeszcze pytanie, może jeśli mogę z tego miejsca, bo sprawa jest o tyle ważna, bo dzieje się teraz w Olsztynie, może ja do pana burmistrza, bo wiem, że pan burmistrz był na wolnym zgromadzeniu udziałowców Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynie, to było nie tak dawno. Jesteśmy, gmina miejska jest udziałowcem w tej spółce i tam pytanie jest takie. W Tracku powstaje zakład, tak, sortownia naszych odpadów i, no, i tam będziemy te odpady dawać, tak, do Tracka. Bo to się za mniej więcej za nasze pieniądze też buduje. O ile wzrośnie, panie burmistrzu, koszt odbioru
odpadów, znaczy jaki jest obecny odbiór koszt za tonę odpadów, a ile trasu będziemy zdawać? To jest takie pytanie i czy budowa spalarni śmieci w Olsztynie nie wpłynie na ceny śmieci, tak? Bo my tam będziemy zobowiązani oddawać te śmieci, tak? Bo słyszałem taką teorię, znaczy takie pogłoski, nie wiem, czy może pan potwierdzić lub zaprzeczyć również, ale że obecnie to pan prezes PGK może się wypowiedzieć, około 200 zł, tak, za tonę jest teraz odbiór śmieci, a po wybudowaniu sortowni i w Trasku będziemy oddawać to za 350 zł za tonę minimum. Po wybudowaniu spalarni być może nawet za 500 zł za tonę. Jaka jest sytuacja tutaj, jeśli mógłby pan nam wyjaśnić? Tak, no, tak od ręki mógłby. Tak. To by było fajne, bo teraz jest, w tej chwili decyduje się w Olsztynie o budowie tej spalarni. Dzisiaj też tam jest sesja Rady Miasta, także byłoby dobrze wiedzieć. Jeżeli chodzi o tak zwany w skrócie ZGOW, na chwilę obecną udziałowcy nie podjęli żadnej decyzji, trwają konsultacje i nie mogę powiedzieć, nie mogę odpowiedzieć ani na pierwsze pytanie, czyli jaka by była cena tony na bramie tak zwanej, no, bramie, tak. Ponieważ jest to przedmiotem konsultacji pomiędzy udziałowcami a zarządem. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą spalarni, tak? Tam było pytanie. Tak, o spalarni, no bo ten zakład w Trasku ma być dostarczycielem paliwa do spalarni, tak? Bo wiem, że udziałowcy 37 gmin nie zgodziła się finansować budowy spalarni. Wobec tego MPS Olsztyński sam będzie budował za około 600-700 milionów do spalarni. Tak. Tylko czy to porozumienie jest w trakcie także negocjacji? Dostaliśmy projekt porozumienia, ale nie jesteśmy, jeszcze nie było uchwały ani walnego zgromadzenia. Jeszcze konkretnie nie ma wiedzy, ile w Trasku będzie kosztował odbiór odpadów. Nie, na chwilę obecną nie ma takiej wiedzy. No nic, dziękuję. Dziękuję. To chyba tyle, tak? Dziękuję bardzo. Ja bym proszę bardzo. Wniosek na piśmie od mieszkańców. Wy niżej podpisali mieszkańcy Lidzbanka Warmińskiego, prosimy Radę Miasta o upamiętnienie postaci Romana Dmowskiego poprzez nadanie nowo powstałemu rondu w biegu ulic Wiejskiej i Olsztyńskiej jego imienia. Do wniosku załączamy obszerne uzasadnienie oraz podpisy 440 mieszkańców. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zamykam obrady 6. sesji Rady Miejskiej w Warszawie.